Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie na konferencję poświęconą ochronie dobrego imienia Polski i Polaków. Ze względu na obowiązki wynikające z pełnienia mandatu posła do Parlamentu Europejskiego nie mogę być z Państwem osobiście. Korzystając więc z możliwości, jakie daje przekaz wideo, przesyłam wyrazy uznania i wdzięczności dla członków Stowarzyszenia Republika Polonia i wszystkich, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszej konferencji. Cieszę się, że środowiska polonijne podejmują tak ważny temat. Rzeczywistość pokazuje bowiem, że dezinformacja i fake newsy coraz częściej dominują w dyskursie medialnym. Problem ten dotyka w sposób szczególny tak wrażliwej materii, jaką jest prawda historyczna. Wykazując się nieznajomością historii albo zamierzonym lekceważeniem wobec faktów, różne środowiska próbują kreować negatywny wizerunek Polski, niejako na nowo pisząc naszą historię. Nie możemy pozostać obojętni na proces zakłamywania historii. Kłamstwo katyńskie jest najlepszym dowodem na to, jak niebezpieczny jest to proces. Dlatego też od 12 lat organizuję konkurs historyczno-literacki Prawda i kłamstwo o Katyniu, w którym dotychczas wzięło udział 2695 uczniów. To młodzi ludzie, którzy pragną prawdy i dzięki którym zwycięża prawda o tym, co wydarzyło się w Katyniu i innych miejscach Golgoty Wschodu. Obrona dobrego imienia Polski i Polaków to ważne zadanie dla nas polityków, ale też dla naszych rodaków, również tych mieszkających poza granicami. Dziękuję za Państwa zaangażowanie w obronę dobrego imienia Polski i Polaków. Jednocześnie zapewniam, że w Parlamencie Europejskim zawsze stoję po stronie polskich spraw. Życząc owocnych obrad, serdecznie Państwa pozdrawiam. Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego.